niestety telefon przerwał filmik, dogrywam końcówkę. Ten ostatni to właśnie Foggia M. Bucuria, czyli argentyńska marka. Piękny, owocowo-tropikalny zapach, owoce z mlekiem, marakuja właśnie tropikalna z mlekiem. Tylko bardziej mi się ten zapach również sprawdza do jeździe, bo wtedy jest taki właśnie piękny, apetyczny. Natomiast teraz on jest taki bardziej niecierpki, ale taki, powiedziałabym, idący lekko w stronę taką chłodnych cytrusów, takich tropikalnych, ale kompletnie bez słodyczy. I mimo wszystko właśnie wolę tą wersję w przypadku tego zapachu, taką właśnie apetyczną, słodką. Więc też raczej zostawię tą końcówkę sobie na wyższe temperatury. To jest jeden z takich najbardziej owocowych zapachów marki Foggia. Tam jest porzeczkowy, tam jest właśnie ta marakuja. Tam też jest taki zapach takich owoców różnych, takich nietropikalnych, ale właśnie takich bardziej mandarynka, grejpfrut, takie połączenie, to jest chyba Humboldt, jak dobrze pamiętam. Czyli markę, która tworzy wyjątkowe, owocowe zapachy. I tutaj szybko pokażę zapach, który wziąłam chłopakowi na wyjazd. To jest jeden z moich ulubionych męskich zapachów. To jest Fougère Bengal, nazwa bengalskich tygrysów. To jest marka niszowa Parfum The Empire. To jest przepiękny, taki, powiedziałabym, ziołowo-słodko-kadzidlany zapach. To jest typowo unisex, jednakże według mnie dużo ciekawiej układa się właśnie na mężczyznach. I właśnie jest tak pięknie aromaterapeutyczno-ziołowo-kadzidlany. Przepiękny zapach i niesamowita trwałość. To jest po prostu trwałość wręcz nie do zdarcia, nawet prysznicem. Zapraszam na kolejny filmik, to już najprawdopodobniej w piątek.